Jeśli będziesz kiedykolwiek mieć problem z systemem Windows lub pytanie na jego temat, musisz wiedzieć, jak uzyskać właściwą pomoc. Pierwszym miejscem, w którym możesz uzyskać pomoc, jest pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Dostępne w tym miejscu menu Start. Jeśli komputer jest podłączony do internetu, upewnij się, że funkcja pomoc i obsługa techniczna przeszukuje także zawartość online. Zapewni to dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Dobrym miejscem, żeby rozpocząć, jest pole wyszukiwania. Najpierw wpisz kilka słów kluczowych dotyczących problemu. Następnie kliknij ten przycisk. Tematy pasujące do słów kluczowych zostaną wyświetlone tutaj. Aby otworzyć wynik wyszukiwania, kliknij jego tytuł. Możesz kliknąć dowolną sekcję, aby ją rozwinąć. Aby powrócić do listy wyników, kliknij przycisk Wstecz. Po otwarciu niektórych wyników zobaczysz ten niebieski kompas. Oznacza on, że narzędzie pomoc z przewodnikiem może automatycznie wykonać kroki konieczne do ukończenia tego zadania. Gdy klikniesz tutaj, pomoc z przewodnikiem poprowadzi cię przez zadanie krok po kroku. Zauważ, że zielony wskaźnik i zielone zaznaczenie pokazują dokładnie, gdzie należy kliknąć. Gdy ukończymy ten krok, pomoc z przewodnikiem pokaże nam kolejny. To doskonały sposób, aby dowiedzieć się, jak ukończyć zadanie. Opuśćmy teraz pomoc z przewodnikiem i spójrzmy na kilka innych zasobów dostępnych na stronie głównej pomocy i obsługi technicznej. Możesz do niej przejść w dowolnym momencie, klikając przycisk Start na pasku narzędzi. Zauważ, że opcje widoczne na tej stronie mogą się różnić w zależności od producenta komputera. Kategorie na stronie głównej to dobre miejsce do przeglądania informacji w poszukiwaniu odpowiedzi. Możesz na przykład przejść do witryny pomocy i obsługi technicznej online systemu Windows, aby zapoznać się z bogactwem informacji na temat użytkowania systemu Windows, albo za pomocą spisu treści przeglądać tematy pomocy według zagadnień. Zróbmy to teraz. W spisie treści kliknij wybraną kategorię. Spróbujmy zabezpieczenia i prywatność. Ta strona kategorii wyświetla listę tematów pomocy oraz łącza do dodatkowych kategorii. Jeśli po przeszukaniu pomocy i obsługi technicznej systemu Windows nie udało Ci się znaleźć poszukiwanych informacji, kliknij przycisk Zapytaj, aby zobaczyć inne opcje pomocy. Za pomocą funkcji pomoc zdalna systemu Windows możesz poprosić przyjaciela lepiej znającego system Windows o zdalne połączenie się z komputerem, albo możesz odwiedzić w sieci web wspólnoty Windows, aby uzyskać pomoc od innych użytkowników systemu. Zauważ, że opcje widoczne na tej stronie mogą się różnić w zależności od producenta komputera. Teraz znasz już różne sposoby szybkiego uzyskiwania pomocy.